Że słowny Zemiasynek to nieraz, żeście się o tym przekonali, więc dzisiaj też słowa dotrzymia. Razem ze mną w tym studiu liderka zespołu Arkadia Band, Dorota Pacholarz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Sebuś. Dobry wieczór Państwu. Proszę bardzo. W dacie 2022 3 dwójki. Co to znaczy w numerologii? No tego nie jestem pewna, ale ktoś mi kiedyś powiedział, że moja data urodzenia to wibracja mistrzowska. I tego się trzymam. No dobrze. Dobrze, że to w internetach idzie, to śmiało mogę powiedzieć. Mój kolega też ma taki przydomek, wibracja mistrzowska. Tak? Tak. A czym się zajmuje? Nie wiem, ale wszystkie koleżanki go do dzisiaj pamiętają. A dawno się już temu wykludził. Pozdrawiam go serdecznie. Dorotko, słuchaj, 2021 rok zaczyna się tak trochę słabo, no bo nie ma Sylwestra, są obostrzenia, ale potem już, jak chodzi o Arkadia, będzie coraz lepiej, bo szlagierowe podsumowanie roku się odbyło. Zostajecie laureatami nagród Szlagier i Wykonawca za 2020 rok. Tak. I co? Prawda. Były nadzieje? Były wielkie plany, szumne obietnice, między innymi moje tutaj również. No i potem, ale do tego mam nadzieję, że jeszcze wrócimy. Do szumu. No, to był rok, który się naprawdę zaczął dla nas, dla naszego zespołu z takim przytupem i wierzyliśmy w zespole, że pójdzie ku dobremu. Natomiast potem rzeczywiście to, co się działo, zweryfikowało nasze plany, nasze nadzieje. Musieliśmy troszeczkę jednak z tych planów zrezygnować, wydłużyć je w czasie. Bo też nie ukrywamy, że za wszystkimi planami w zespole Arkadia Band idą finanse i co tu tutaj dużo mówić, no te finanse trzeba teraz tak rozsądnie podzielić w czasie, wydłużyć, wiesz, ten termin realizacji wszystkich planów, żeby po prostu starczyło na utrzymanie zespołu, ponieważ Arkadia Band jest dużym zespołem, my się cały czas rozrastamy. No i chcielibyśmy... Ale nie próbowaliście na przykład tam o 500+ walczyć albo coś? Nie. Nic z tych rzeczy. No a muszę też powiedzieć, że nie wszystkim artystom przysługuje jakakolwiek tarcza. Nam akurat nie przysługiwała, więc nam nikt nie pomaga. Finansowo jesteśmy zespołem, który się sam utrzymuje. I w związku z tym musimy teraz bardzo rozsądnie swoje plany wydłużyć i za co Państwa przepraszam, ale jestem pewna, że wszyscy ci nasi wierni fani poczekają na naszą nadchodzącą 5. płytę, która będzie. To mogę powiedzieć, ale już nie będę mówiła kiedy. O tej płycie, o tym co nadejdzie, to już za chwilę, ale Dorota, trzeba też powiedzieć, że wy tego czasu w tym 2021 nie marnowaliście, nie. Bo ten czas poświęcaliście też bardzo mocno na próby. Raz, że próby, cały czas zresztą próby trwają. Tak jak powiedziałam, skład się w tej chwili rozrósł, bo oprócz realizatora dźwięku doszedł do nas klawiszowiec nowy, Sebastian Maciejewski, którego serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że już będzie na stałe w naszym składzie tym, który występuje de facto na scenie. No a poza tym Marek, realizator, ma wreszcie w naszym zespole kolegę męskiego, że tak powiem, kolegę, bo tak z samymi dziewczynami, no to rzeczywiście było mu nieraz ciężko. Próby trwają, do tego zrealizowaliśmy kolejny teledysk, który już niebawem będzie miał swoją premierę tutaj właśnie w Liście Śląskich Szlagierów, tak jest, ale kiedy to jeszcze o tym Dobra, to teraz na razie robimy takie małe i wracamy już za chwilę, bo kolejne pytania są przygotowane. Dorotko, to teraz spróbujmy krótko podsumować 2021 rok, czyli zdobywacie 2 wyróżnienia za rok poprzedni 2020. Powiększył wam się skład, trwają próby. Coś jeszcze przegapił? Wiesz co, realizacja teledysków, realizacja cały czas 5. płyty, bo ona trwa, cały czas się zmienia, tak jak mówiłam wcześniej. Myślę, że to są takie plany, jeżeli chodzi o pracę zespołową stricte. Ale muszę tutaj dodać, że też różne inne czynniki, wiesz, zewnętrzne spowodowały pewne opóźnienia. Ja też nie ukrywam, że straciliśmy bardzo dużo przyjaciół, znajomych z branży i to też powoduje w nas takie załamanie, że jednak to, co się dzieje dookoła, no jest takie dosyć ulotne i to też, wiesz, weryfikuje te twoje plany, tak? Wydawało się nam do tej pory, że po prostu zawojujemy świat, zawojujemy ten 2021 rok, a jednak przychodzi jeden cios, drugi cios, trzeci cios, dowiadujesz się o jednym znajomym, drugim znajomym. Dwa ostatnie lata pokazują nam... jak kruche jest życie. Jak kruche jest życie i pokazują, i są dosyć mocno dla nas, dla szlagierowej społeczności tragicznym czasem, kiedy musimy żegnać wielkich ludzi. Ale skoro mamy nowy, 2022 rok, to już jest 9. dzień tego roku, takie jakieś plany na ten nowy rok już żeś wysnuła, typu, nie wiem, siłownia, nowy rok, nowa ja, dieta, bieganie, swimming, do tego 17 teledysków, 3 płyty, 2 tiry strojów. Wiesz co, jednego się nauczyłam. Po naszym ostatnim spotkaniu, to znaczy w ubiegłym roku. Nie chcę już tutaj mówić, że na pewno zrobimy 5, 10 teledysków. Wolę już takiego sobie nie dawać jakby ultimatum, bo jak widzimy wszyscy, no życie weryfikuje te plany. Więc na pewno mogę powiedzieć jedno. Nowe teledyski w Arkadii Band będą, ale ile ich będzie? Czas pokaże i ten rok 2022 też to pokaże. A plany jak najbardziej mamy, a jeżeli pytasz o takie rzeczy, wiesz, odnośnie Doroty Pacholarz, no to mogę się pochwalić, tak? Nie wiem, chwal się, proszę będę bardzo. Się chwaliła. Proszę bardzo. Zerwałam z jednym nałogiem, wyobraź sobie. Rzuciłaś palenie? Tak. No niemożliwe. Arkadia Band, Dorota Pacholarz, nowy rok, nowa ona. I wszystkich do tego zachęcam. Słuchajcie, to jest... Jeżeli ja potrafiłam, to wy też naprawdę dacie radę. I uważam, jedno mogę powiedzieć. Nie ma takiego zdania, słuchajcie, że się nie da. Wszystko się da. Można schudnąć, można zadbać o siebie. Ja jestem tego ewidentnym przykładem. I można zerwać z nałogami. Wreszcie. No jak potrzebujecie motywacji, to tam facebookowy profil Doroty trzeba obserwować, ona tam maseczki na twarzy różne, tam lukrem się oblewa, czy innymi rzeczami. A, widziałeś, obserwujesz, jesteś na bieżąco. A lajkujesz? Lajkujesz, no to ja zobaczę, słuchajcie, jak wrócę do domu, czy Sebastian Mierzwa polajkował mi, tak. Dobra, 2022 rok, czyli rozumia płyta pojawi się w tym roku? Myślę, że tak. A na jakim chciałabym etapie jest bardzo. Teraz? Jest, tak ostatnio mnie pytałeś o to, 3/4 było zrobione, jest nadal 3/4, ale powiem ci, najśmieszniejsze jest to. Większe 3/4 jak wtedy? Nie. Inne 3/4. Aha. Bo to jest też moja taka domena Doroty Pacholarz jako liderki, że ja jestem bardzo osobą emocjonalną i moim życiem zawsze emocje się kierowały i jak coś mi się przestało podobać albo coś bym zmieniła, to ja od razu to zmieniam po prostu. I wiesz, zupełnie inaczej wyglądała pierwsza kompilacja utworów na tą 5. płytę, niż ta, która się teraz, że tak powiem, tworzy. Zupełnie inaczej będzie wyglądała 5. płyta, niż na początku zakładałam, ale myślę, że tu u każdego artysty to jest normalne. Czyli coś czuję, że jak spotkalibyśmy się, albo na pewno się spotkamy na przykład w maju, to mi powiesz, że dalej są 3/4, bo jest 3. kompilacja i może ta już będzie tą ostatnią. Nie wiem, nie zaprzeczam. Nie potwierdzam. Dobrze, Dorotko, to jest jeszcze czas, kiedy można sobie czegoś życzyć na ten nowy rok. Czego mógłbym ci życzyć w takim razie? Zdrowia, wytrwałości, siły do przetrwania, bo to tego potrzebować będę na pewno i ja, i cały zespół, no i myślę, że cała branża nasza. Czego jeszcze? Nadziei i realizacji wszystkich celów, które sobie gdzieś tutaj w głowie założyłam. To ja właśnie tego ci życzę. Trzymam bardzo mocno kciuki. Panie, panowie, Dorota Pacholarz, moim i waszym gościem w naszym szlagierowym studiu była. Tak właśnie wyglądała liderka zespołu Arkadia Band. Bardzo mi było miło. Dziękuję Sebuś za zaproszenie. Dziękuję ci bardzo.